Jona, czy test z lekką, z lekką tą, z matematyki. No dobra, ale najwyżej go wyłączymy po chwili, jak będzie za trudny, dobra? Spartiatics! Yeah, boy! Kurde, tu nie miało być odpowiedzi. A nie! W arkuszach z lekką niepełnosprawnością pokazują, jak zaznaczać odpowiedź. A, dobra. To nie są odpowiedzi. Nie śmiejcie się. No co, no każdy ma takie te, ale to nic nie znaczy. Nic nie znaczy. Lekka niepełnosprawność to jest, wiesz... Na przykład, że jesteś OTP jasno. No. I tak dalej. Dobra. To jest notatnik. No. Będziemy kopiować sobie zadanka, żeby je zobaczyć. Tak, pyk. O, będzie łatwiej. Dobra, pierwsze zadanie z testu z lekką niepełnosprawnością. Na diagramie. A, bo tu bez zadań skopiowałem to. Tu jest pierwsze zadanie tego. O! Na diagramie przedstawiono informacje o pojemnościach pięciu rodzajów pamięci USB oznaczonych numerami. No, tak widzę. Pamięć USB numer 2, czyli ta, ma dwa razy większą. Dobra, nie będzie potrzebny notatnik. Czy da się tu zaznaczać? Nie da się. A, wiem, zaraz jest ten notatnik. Pa, 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 pa. Oro. Teraz tak, zad jeden. Kurde. Dla widzów powiększę. Tych, co nie dowidzą. Dobra, zadanie jeden. Nie, co ja robię? Samo jeden. Lepiej. A tu są trzy podpunkty, dobra. A. Tu będzie odpajać. No. Podpunkt pierwszy w zadaniu pierwszym. Pamięć USB numer 2, czyli ta, ma dwa razy większą pojemność niż pamięć numer 1. No ta. Ta. No dwa razy więcej ma niż to. O co wam chodzi, że nie? No tak! Ta? No tak! Czemu niektórzy pisali nie? ty... Badajesz się? Zrób to może. O! Dobra, pamięć USB numer 3 i 4 razem mają taką samą pojemność jak 5. Nie. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Ojciec Marii ma 5 córek. Oto ich imiona, nana, nene, nini, nono. Jak ma na imię piąta córka? Poczekaj. Ojciec Marii ma 5 córek o tych imiona. Nana, nene, nini, nono. Jak ma na imię piąta córka?
A, ojciec Marii. Czyli Maria. Ed? Dupę. Oro. Nie Najman. Maria. Nie ma. Panowie. Benie. Dobrze? A, i minutkę doliczam. Do nagrania pliku wielkości 25 giga wystarczy pamięć 3. Ta, o ile nie ma na niej systemu też. Bo jak jest system, to się nie zmieści już. Ed, trzeba, wiesz, myśleć szerzej. Dobra. No, jakby był system, to się nie zmieści. No co, no nie zmieści się. No jak będzie system, to się nie zmieści. Ale to jest USB. Ale ty... Wiesz co, to jest pamięć USB. Tam może być system. Są komputery na USB, wiesz o tym? I co teraz? Oro. Dobra. W hotelu może nocować jednocześnie 21 osób. Max. W hotelu jest 5 pokoi. 3 osobowych. Pewna liczba pokoi dwuosobowych. Ile jest dwupokoi? 5 pokoi 3 osobowych. No to masz 15 ludzi. I 3. 6. To dwa. Nie. A dwuosobowych. To trzy. Nie, poczekaj. Inaczej. Coś źle chyba. 21 odjąć. 5 razy 3. Czyli 6. 6. Podzielić na 2. To jest 3. S. Czyli to jest B. Zgadzacie się z tą analogią? Myślę, że jest dobra. Kasia poprawnie obliczyła wyniki następujących 4 działań. Wyniki którego działania jest największy wynik. A, ale nie obliczyła nic. Co to jest obliczone? Zapisała. Tupek, gdzie jest równa się? Gdzie jest wynik? Tupek, Kasia, masz uwagę. Tupek, nie obliczyłaś. Wynik którego działania jest największy. Cześć, jak to się robiło w ogóle, bo nie pamiętam. Do wspólnego tego się brało? To tak, chyba tam. Nie, to się brało, żeby skrócić. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Szamponulek 10. Michał płacił 5 złotych. Nie. Witam szefa, nie dodawaj nic ode mnie. Chciałem powiedzieć, nie, dodam, uspokójcie dodam się z tym dodawaniem, bo się Sparta przekręci i nikt ze chitką nie wyjdzie. Dodałem, 30 sekund. Dziękuję bardzo. Poczekajcie, dobra. Więc tak, tu się sprawało do wspólnego. Czyli 8 szóstych. Dobrze? Dobrze. Tutaj 2 szóste, mniej. Tutaj i nie pamiętam. To jest 5 dwunastych? Nie. Nie, ta. 5 dwunastych, a 8 szóstych to jest 16 dwunastych. Czyli nadal jeden jest największe.
I dzielenie to się odwracało. To jest 10 szóstych. A tu jest ile szóstych? Czyli czwórka jest największa. Czyli D. D. Tak? D. D. No co nie? Nie, dobra. Piszesz czemu nie? Rozprawkę pisz. Czytam. W D masz 5 dwunastych? Ale tam jest zielenie. Odwracasz. Masz 5 szóstych razy 2 pierwsze. Dobrze to mówię? Dobrze mówię czy nie, widzowie? Tak? No, widzowie są mądrzy. Czyli ustalamy, że D, czyli czwórka jest największa. Widzowie, pamiętacie, że to jest dla lekko upośledzonych egzamin? Oczywiście nie śmieję się z lekko upośledzonych. Tylko z was. Dobra. Zadanie czwarte. Mirek ma 14 lat. Nie no, żartuję. Nie wytrzymię na tym streamie. Ja mam z tym problem. Ale ja siedzę prawie 50 godzin i gram w Cyberpunka. Ja nie wiem, co się już dzieje ze mną. Topa. Co ty ode mnie chcesz? Mirek ma 14 lat. Ania jest o x lat młodsza od Mirka. Które wyrażenie opisuje, ile lat ma Ania? No... A! 14 plus x. Nie! B! 14 minus x, bo młodsza. Myślałem, że jest starsza, sorry. Młodsza, czyli minus. Bo jakby była starsza, to plus. Prawda? No co piszesz, co? Doła to ba. A, piąte zdanie. Autobus odjeżdża z każdego przystanku dokładnie co 12 minut. Pierwszy przystanek autobusu odjechał o godzinie 8:05. W której godzinie ten autobus z piątego przystanku? Dobra, oro. 8:05. 8:17. Drugi. Trzeci. 8:29. A z którego miało być? Jezus, piątego. To C albo D będzie, już widzę. Nie. Czwarty, 8:30, 40:41. Dobra, czy jest taka odpowiedź? No to 8:53. B. Ta? Czy wam też w dupę wychodzi B? Nie? No jak nie? No normalnie, 8:53. Dobra, czemu nie wyszło? 8:53. Jaki w dupę nikt wychodzi? Nie ma takiej odpowiedzi. Kanciarzu. Łączę muzyczkę w tle.
Dobra, beto jest. Stówka. Serio. Nie musi to być B, to jest B. Szóste zadanie. O. Do 6 skrzynek zapakowano 180 kilo jabłek. Po tyle samo kilogramów do każdej skrzynki. No to 180 podzielić na... Na ile skrzynek? 6. No to 30 kilo. 30. Dobrze? Chyba jak na razie jest oro lekko upośledzonego testu. Ale to za łatwe chyba, nie? Na kwadratowej siatce narysowano czworokąt. A że każdy ma 1 cm. A co to ma z matematyką wspólnego? Dupę, obliczenie ile jest kratek? Ale to jest ponad. Zobaczcie, ta wystaje ponad tą kratkę. Aj! Jezu, tu jest pytanie, do którego jest równoległy. No to do CB. Ja pierdzielę. Ja myślałem, że trzeba policzyć, ile ma kratek wysokości i tyle. Ale jednak, trudniejsze zadanie. Nie trzeba nawet liczyć, bo łatwiejsze. Dane są trzy liczby, 3 kwadrat, 2, 3 i 4, 2. O Jezu, znowu dwa warianty. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Kolorowy Wacek, podkreślenie V2, wpłacił 5 zł. Czyli jeśli zdasz ten test, to jesteś lekko upośledzony, a jeśli nie zdasz, to jesteś bardziej upośledzony, bo nie zdale skep. No ta. Ale ja wiem, że jestem top co. Dodaję 30 sekund od ciebie. Dobra, to jest 8. To jest 9. Czyli prawda. Ta. Liczba ta jest 2 razy mniejsza od tej. To jest 8, a to jest 16. Ta. Dobrze idzie? Jak na razie bardzo. Znaczy jest łatwo, nie? Dobra, dawaj, dawaj. W trzecioosobowej klasie 20% uczniów trenuje siatkówę. Połowa liczby uczniów tej klasy gra w piłę. Ilu uczniów tej klasy trenuje siatkówkę, a ilu piłę? Czekaj, jak połowa gra w piłę, to 15. A 20% 30. Ile to w dupa jest? Nie wiem. Sześć chyba. Nie. Sześć. Tak? Sześć piszecie też. Czyli to będzie 15 i 6. Tak? Dobra, nie zapisuję tego nawet. Odpowiadamy, żeby było szybciej. 15,6. Spokoju, Les, dzięki.
Czy się zgadza? Nie wiem właśnie, chyba nie. Bo stream trwa już 24... 46... No nie, zgadza się. Tak. Nie, jednak się zgadza. W trójkącie ABCD przedstawionym na rysunku bok AC i BC mają taką samą długość. Aha. To 120 ma kąt alfa. Dobrze? To tupę, jakie oro my robimy. To C. Dobra. Po jednej stronie alejki w parku lin prost, w linii prostej znajduje się 10 latarni. Jezu, jakie to jest długie. Trzeba tak zrobić. Żeby Iwona przeczytała. W dupę mi się nie chce już. Weź przeczytaj. Po jednej stronie alejki w parku w linii prostej znajduje się 10 latarni rozmieszczonych w równych odległościach. Odległość między pierwszą a trzecią latarnią jest równa 16 metrów. A, czyli po 8 co? Tak? Dobra. A, pierwsza ma ostatnią. 80. No. Jakie 53,3? 72? To nie 80? Ta? 72? 72,5 nawet? Aha, racja! Ty, to nie jest zadanie matematyczne, tylko na spostrzegawczość. Bo jest 9 przerw. Macie rację, widzowie. Nie jesteście lekko upośledzeni. Znaczy, jesteście lekko upośledzeni. Bo wiecie to. Nice. Czyli 72. No, mądre, mądre. Tak. Dobrze, dobrze. Dobra, czytaj to. Kasia miała 20 zł. Kupiła w sklepie 2 kg jabłek po 2 zł i 40 groszy za kilogram i 5 lizaków po 50 groszy każdy. Chce jeszcze kupić lody, które kosztują 14 zł i 50 groszy. Czy Kasi wystarczy pieniędzy na zakup lodów? 4,80 plus 2,50 4,80 plus 2,50 6,80 7,30 Do niej nie starczy. Czyli 13 coś. 13 coś. To nie. Idź zarób, Kasia. Chcesz lody. Dobra, dalej. Czekaj, niech on czyta nam. W czterech narożnikach prostokąta o wymiarach 15 cm i 9 cm wycięto kwadraty tak, jak pokazano na rysunku. Każdy wycięty kwadrat ma bok długości 2 cm. Jakie jest pole? Nie, jaki jest obwód? A, no to tak. 11, 22. Tu 10,
48. Jest, 48. C! Dobrze? Kończy też ma 48. Maxi ma 32? Jak 32? Tupę, jak? Przecież obszar zacieniowany miał być. No jak 32? Jak 32? Nie no, wy tak trolujecie, że nie wiem co się dzieje. 48 z rogami by było? No ta, ale to masz jeszcze tu. Przez obwód. Tu i tu. Z każdego tego masz to. Tak jakby były te rogi w sumie. Ty to się liczy, jakby były te rogi chyba. No co ty, to się liczy przecież. No to przecież to się liczy tak jakby były. No bo to i tu. Tu są po dwa. Czyli można obliczyć tak jakby było cały prostokąt. Ale durne zadanie, nie? Ale co ty rozpisałeś? Co się dzieje? W obwodzie takie figury nie ma znaczenia. Czy są wycięte rogi, czy nie wycięte? Jest taki sam. Jakie 32,5? W tupę. Widzisz gdzieś pół na tym pieprzonym odpowiedziach albo rysunku? Gdzie ci pół się wzięło? Paznokieć sobie mierzyłeś, jak linijkę do monitora dostawiałeś, żeby to w dupę zmierzyć. I ci pół wyszło dodatkowe. No nie mogę, no jak jest inaczej? No chłopie. Pieprzyłeś paznokieć do obliczeń. Ci wyszło 32,5. A nawet 32 to jest źle przecież. W ogóle masz półcentymetrowe paznokcie. Rozumiesz to? W sensie te co odstają. To duże. W pudełku były 4. O Jezu, jakie długie zadanie. Dobra, luj. O, to lepsze. Korytarz szkolny ma kształt i wymiary podstawowe przedstawione na rysunku. No. Oblicz pole powierzchni tego korytarza. Wszystko podane. Po co te kąty? Można podzielić się na dwa różne te. Prostokąty. Ten, co będzie miał 3 na 5 i ten, co będzie miał 6 na 10. I dodać te pola. I tak. 3 razy 5 15 plus 60 75. Oro? Ale widzowie, ja specjalnie mówię. Słuchaj, ja specjalnie mówię, jak to zrobić, bo w dupę ty wiesz, będziesz się będzie szczepiał, że ja nie wiem, tylko zobaczyłem odpowiedź. Wiesz o co chodzi? Dlatego ja muszę pokazać, tak? Jak pani od matematyki ci mówi, żebyś pisał obliczenia, bo mogłeś od Pawełka zerknąć. Co tam masz? No i luj. Tak to nie. Chyba, że ściągniesz 3 obliczenia. O kurde, za długie, dobra. To do Iwony wpieprzamy. Gdzie Iwona spieprzyła? Kurde. Zamknąłem Iwonę. Google tłumacz.
Biuro turystyczne oferuje wynajem domków czteroosobowych, sześcioosobowych i dziewięcioosobowych. W tabeli liczbowej domków każdego rodzaju. Domek czteroosobowy jest o 5. O, jest o 5 więcej niż domków. Ja pierdzielę, jakie zadanie, ty. To jest 16. Prawie koniec tego egzaminu. I takie zadanie? To która liczba jest większa? Domków czteroosobowych jest o 5 więcej niż domków sześcioosobowych. Nie. Domków 10. Nie, czekaj. Tak. Bo ja do tego porównałem. To jest 10. Ja nawet lekko upośledzony nie jestem. Nawet. Dobra, to jest tak. Domek gdzieś. Nie, to jest 9-osobowy jednak, nie 10, poprawka. Jest. Domków. No, jest więcej niż wszystkich pozostałych domków. Nie. Biuro ma w ofercie 55 domków. Nie. No. Tak, nie. Obwód rombu jest równy 24. Jego wysokość 5. No to dobra, poczekaj, 24, czyli... Jezus Maria. Ale tu mogę... A rumb ma wszystkie boki równe chyba. To ma po 6. Czyli 5 razy 6... 30. A to nie było A razy B, A razy H na 2? Czy to było trójkąta? No a tak to 30, ale... Trójkąta? Widz się rozpisał. 24 po 94, 6. 6 razy 5, 35. Nie przejmuj się. Do pudełka w kształcie sześcianu o krawędzi długość. Jezu, jakie długie zadanie. A to ostatnie. A tego nie trzeba robić. Dobra. Oro. Zdaliśmy chyba. Ile trzeba, żeby zdać punktów? Jakoś zdałem. Zero? Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć